ja mam dość wysokie oczekiwania. Tutaj jest ta kopuła. Zasługują na drugą scenę w tym filmie. Ja wiem, że to bardzo źle brzmi po polsku. Weszliśmy do środka i trochę nie możemy się odnaleźć. Wszystko tutaj się błyszczy. Tutaj wszędzie są neony. Właściwie nie wiem, dlaczego wam tyle opowiadam o piżamach. Największy narodowy rynek z fejkami, jaki w ogóle jest w tym kraju. Kanale Unbuffalo. Dzisiaj mamy bardzo leniwą sobotę. Tak sobie roboczo nazwałyśmy ten film, ale to jest prawda. Dziś po prostu mamy leniwą sobotę. Jest kilka miejsc, do których chcemy pójść. Jest pokaz w Dongdaemun Design Plaza, który jest tylko do jutra, więc to nas zmusiło do wyjścia z domu w tę sobotę. I uznałyśmy, że bez kamery nie wyjdziemy. Ten pokaz chociaż uwiecznimy, ale teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Czyli pod Starbucksem, ale to nie jest pierwszy lepszy Starbucks, ponieważ wpadłam na niego, na jego trop wpadłam parę dni temu w internecie, uznałam, że musimy pójść do tego miejsca, ponieważ według Vogue Korea jest to jeden z najpiękniejszych, z 7 najpiękniejszych Starbucksów na świecie i on się znajduje przy Express Bus Terminal. Jeżeli na przykład czekacie na autobus i macie gdzie się podziać, to jest takie idealne miejsce na przerwę. Tam w tych artykułach też było napisane, że jeżeli mieszkacie w Mariocie, który znajduje się przed nami, to też możecie sobie wyskoczyć na kawę. My nie mieszkamy w Mariocie. Ja mam dość wysokie oczekiwania, ponieważ jeżeli coś jest nazwane jednym z najpiękniejszych Starbucksów na świecie, 7 podkreślam, a w Korei jest ich 1500, więc to jest gdzieś wysoko na tej liście. To znaczy, że musi być ładne, chociaż tak. Teraz się dziwnie czuję, jak to powiedziałam, ponieważ nagle szukamy ładnych Starbucksów i zwiedzamy je po świecie. Nie wiem, czy uda nam się zobaczyć 6 innych kiedykolwiek. Tak, ale bez zbędnego przedłużania tego wstępu wchodzimy do środka i zobaczymy, co ten Starbucks ma do zaoferowania. Strasznie jest tu głośno, już to słyszę w tym momencie. Pytanie brzmi, czy znajdziemy w ogóle miejsce dla siebie. Może być ciężko. Punkt pierwszy naszej checklisty wchodzenia do Starbucksa, zawsze wchodzimy, nawet nie kupując kawy, i sprawdzamy, czy są te kubeczki z tej serii, bo mamy już wszystkie poza Incheon i tutaj na przykład jest Jeju, tutaj na przykład jest kubeczek z Seulu. Wydaje mi się, że tego z Incheon nie da się znaleźć i ostatnio nawet tata Ando nas zadzwonił, powiedział, że też szukał tego kubka i znalazł go chyba na eBayu, z tego co pamiętam, za $500, więc mamy genialny challenge. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć ten kubek, ale oczywiście trzymajcie za nas kciuki. Wydaje mi się, że ktoś właśnie wstał i możemy mieć upolować jakieś miejsce. Zauważyłyśmy bardzo interesującego drinka u pana przy stoliku obok i odkryłyśmy, że to jest dokładnie ten, czyli Purple Drink with Mango Dragon Fruit Starbucks Refreshers. On był tak idealnie różowy, po prostu pasował do mojego życia, ale zauważyliśmy inne rzeczy, na które jednak mamy ochotę i tutaj na tym menu obok we Frappuccino Anne przypadło do gustu pistachio avocado chocolate, więc spróbujemy. Ja zdecydowałam się na nowość, która ostatnio mi bardzo często wyskakuje na Instagramie, czyli na Banana Caramel Cream Frappuccino. Byłyśmy raz podczas tego wyjazdu w Starbucksie szukając merchu z Blackpink, więc mogłyśmy wziąć taki, wiecie, safe choice, który zawsze bierzemy, czyli ice latte. Anne bierze zawsze sojowe ice latte, ale uznałyśmy, że spróbujemy czegoś, czego jeszcze nie próbowałyśmy, skoro już tu jesteśmy, więc jestem ciekawa, jak będzie smakowało. Czekamy na swoją kawę i tu jest tak dużo miejsca, tak dużo ludzi, że panowie, którzy ją robią, panowie bariści, mówią do mikrofonu, ale jak siedziałyśmy tam, to i tak nie słyszymy, jaki jest numer. Nawet znając numery po koreańsku. Według artykułu, który mnie tutaj przywiódł, nas tutaj przywiódł, a raczej mnie przywiódł, a ja przyciągnęłam tu Anne. Nad nami znajduje się kopuła, szklana kopuła w geometryczne wzory. I ta kopuła jest podtrzymywana takimi jakby drzewami, drewnianymi drzewami, ponieważ cały ten Starbucks ma wyglądać jak taki miejski kawowy las. Ja wiem, że to bardzo źle brzmi po polsku. Po angielsku to jest napisane jako Urban Coffee Forest, to już lepiej trochę brzmi, ale faktycznie jak tak patrzę, to faktycznie to wygląda jak las. Już po tej półce z kubkami widać, jaki ten Starbucks jest ogromny. Zazwyczaj takie półki z kubkami, gadżetami albo z kawami zajmują właśnie takie dwie półki, albo taki mały kącik, jak jest tutaj, a tutaj jest wręcz cała ogromna taka szafa oczywiście. Tam na górze jest już tylko dekoracja, bo tam chyba już nikt by nie dosięgnął. Ale ta półka tutaj już jest na takiej wysokości, że ktoś
trochę niższy ode mnie może sobie nie poradzić. Ja nie wiem, czy ja bym sobie poradziła z wyciągnięciem tamtego kubka tam z tyłu. Tutaj jest też więcej rzeczy, tak mi się wydaje. Niektórych wzorów nie widziałam w innych Starbucksach, ale to też jest taka trochę ruletka, co w którym się znajduje. Tutaj jest ta kolekcja aktualna, która powinna być we wszystkich Starbucksach. Tak ona wygląda. I też nie ma takiego kubka, który nam się najbardziej podoba. Tego. On jest piękny, ale my mamy szlaban na kubki. Kupiłyśmy już za dużo kubków podczas tej podróży. Tutaj są takie standardowe kubki ze Starbucksa. Tutaj są kawy, jeżeli kogoś to interesuje. Mówię wam w ogóle o tym, bo wiem, że dużo osób w Polsce, które ja też znam, kolekcjonuje kubki. I te wam polecam najbardziej. Te wam polecam najbardziej, już je pokazywała Karol przed chwilą. Zasługują na drugą scenę w tym filmie, naprawdę te wzory są przepiękne. Ale może nie o kubkach, ponieważ ja wam pokażę, jak wygląda ten Starbucks. Tutaj jest ta kopuła. Jak już się wyjdzie z tej części jadalnianej, że tak to ujmę, tutaj się wchodzi, tutaj są jedne drzwi, tutaj są drugie drzwi. Tam na dole jest inna część centrum handlowego, a tutaj jest właśnie ta kopuła, która chyba właśnie sprawiła, że jest to jeden z 7 najpiękniejszych Starbucksów. Po środku są gołębie. Są gołębie i białe, i srebrne. I tworzy to naprawdę przepiękny efekt. No patrzcie, ja wiem, że kamera tego nie obejmuje, ale one tworzą taką spiralę i lecą ku górze. Białe gołębie, więc tak to się prezentuje. Tam jest w ogóle za tymi gołębiami logo Starbucksa. Jak spojrzę w dół, to chyba lepiej widać, że są i białe, i srebrne. I one tak właśnie od dołu do góry lecą takim szykiem. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie, ale w połączeniu z tą całą kopułą robi to wrażenie, naprawdę. I ta część na środku łączy się w ten sposób z tą częścią Starbucksa i tutaj już się wchodzi. Jest tutaj bardzo dużo ludzi. Nie wiem, czy to ze względu na lokalizację, czy ze względu właśnie na to, że ten Starbucks jest taki popularny. Cudem znaleźliśmy tutaj stolik. Tutaj na środku jest jeszcze taka dekoracja, taka wystawka razem z sezonowym drinkiem. I ściany też są bardzo ładne, ponieważ są mieć takie wnęki właśnie z takimi dekoracjami. Wszystko jest utrzymane w kolorach tej zieleni i brązu. I na górze już jest ta wielka kopuła. I dotarłam do naszego stolika z powrotem. Tak wygląda moje frappuccino, a tak wygląda frappuccino Karol. Uwaga, pora na testowanie. Zacznę od bitej śmietany. Bardzo słodka. Bardzo, bardzo słodka. I to nie przez karmel, ale dobra. To jest super bananowe. To ma banana w nazwie, ja o tym wiem. Wiem, że to się składa z bananów, ale... smakuje naprawdę dobrze. Nie wiem, czy powinnam to przemieszać, czy nie przemieszać. Trochę się roztopiło już zanim tutaj przyszłam. Nie wiem, ile nagrywałam moje zdanie o ładnych gołębiach. Jest bardzo... właściwie to nie wiem jakie, bo z góry jak to wzięłam, to smakuje pistacjami. Jak wzięłam z dołu, to już bardziej smakuje awokado, więc ja może to przemieszam. Nie wiem jakim cudem, ale... nie smakuje to ani jak pistacja, znaczy smakuje, jak wezmę sobie to zielone, to czuję tą pistację, ale razem w połączeniu smakuje jak jakiś Kinder Bueno, albo Maxi King, albo coś takiego, jakiś taki batonik czekoladowy, mleczno-czekoladowy, który jadłam, jak byłam jeszcze w Polsce. Aż dam spróbować tego, Karol. Ja się trochę boję po tej recenzji Kinder Bueno, które powstało z awokado i pistacji. Ale to serio smakuje jak Kinder Bueno. Nie czuję ani pistacji, ani awokado. Czuję czekoladę i faktycznie trochę jej było. Zresztą widać po kolorze. Ale jak to tego doszło, do tego smaku? Tego nie wiem, ale jest bardzo dobre. Wyszłyśmy ze Starbucksa i ogólnie mamy plan na dziś, ale zauważyłam na mapie, że jest obok coś takiego jak Go to Mall, Underground Shopping Mall i my ostatnio zwiedziłyśmy dość sporo takich właśnie podziemnych centrum handlowych, głównie na Pyongyangu. To jest bardzo tanio, można znaleźć perełki. Więc zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Weszliśmy do środka i trochę nie możemy się odnaleźć, ponieważ tutaj jest wszystko. Wszystko. Tutaj jest piżamy i ogólnie z każdej strony mam wrażenie są piżamy. Tutaj jest bielizna. Z tej strony są jakieś apaszki. Tak jak mówiłam, bardzo dużo piżam. Jakie tylko wzory chcecie, już mam wrażenie. Tutaj są jakieś warbuzy. Tutaj są wiśnie. Tutaj są truskawki i banany. Tematycznie do piżam, tutaj jest sklep z kołdrami
i poduszkami, ale Karol zauważyła sklep, którego w sumie trudno nie zauważyć, ponieważ wszystko tutaj się błyszczy. Bardzo ciekawe rzeczy są w tym sklepie. Są takie zestawy dresowe chyba z różnymi świecącymi rzeczami. Są bluzki z nadrukami, z innymi świecącymi rzeczami, ale są też na przykład takie spódnice, tiulowe spódnice. Wszystko się tutaj błyszczy. Jest taki sweter cały jakby błyszczący, jest jakiś wzorek błyszczący. Tutaj jest taka bluzka z błyszczącym krawatem wszytym. Nawet takie spodnie dresowe tutaj są właśnie z takim elementem błyszczącym. Miałam kiedyś coś podobnego, właśnie taki błyszczący ni to krawat, ni to naszyjnik, ale to było bardzo dawno temu. To był mój styl w gimnazjum. I słuchajcie, znalazłam coś, co ja mam w swojej szafie w domu. Mam tę złotą kurtkę, ona wygląda tak, tylko tam wisi złota i kiedyś poszłam w niej na imprezę i usłyszałam, że wyglądam jak Maryla Rodowicz. Na Sylwestra. I ja ją kupiłam na YesStyle, więc też w sumie stronie, która ma rzeczy z Korei, ale nie spodziewałam się tutaj znaleźć nagle swojej kurtki. Ja w ogóle zgłaszam sprzeciw, bo ja sobie tutaj zaczęłam znajdować rzeczy i podeszłam do Anny, ona nagle mówiła coś o tym, że taki styl miała w gimnazjum i teraz poczułam się strasznie dziwnie. Mam chyba z pół sklepu stąd wyniosła. Może powinnam się zastanowić. Ogólnie sytuacja jest taka, ja już to powtarzałam nieraz, jak ja widzę, że coś się błyszczy, jak na przykład to, ja to od razu biorę do ręki. I ja już myślę, że coś tu ma potencjał i nagle się okazuje, że to ma jakieś dziwne wstawki, które kompletnie nie pasują do reszty i cały outfit jakby traci w ogóle sens. Więc nie wiem, czy coś tutaj znajdę poza spódniczką, którą w tym momencie mam na ramieniu, która mi tutaj wisi i czeka na kupienie, ale jeszcze przeglądam, jeszcze nie tracę nadziei. Coś tutaj mi mignęło i chyba to właśnie straciłam. To na przykład, co to jest? Widzę potencjał. Spróbuję to w ogóle wyciągnąć stąd jakkolwiek. Widzę potencjał i nagle gdzieś coś tu umknęło. Znalazłam spodnie. Ja mam w ogóle spódnicę z identycznych cekinów w domu. I teraz znalazłam spodnie, mogłabym mieć zestaw. Ale w sumie... chyba nie jestem przekonana do niczego. Znalazłyśmy taką rzecz i nawet mi się spodobała. Patrzcie, jak ładnie się błyszczy. To jest taka bluzka z takimi rozszerzanymi rękawami i pięknie się błyszczy. Jest w ogóle w moim kolorze, ale kosztuje 30 tysięcy wonów i to nie jest tego warte. Tak uważam, że to nie jest tego warte. Panie, w końcu wyszłyśmy tylko ze spódniczką z najtańszego działu, ale bardzo mi się spodobała, uznałam, że chcę ją mieć i taka spódniczka kosztowała 10 tysięcy, czyli 30 zł. W sumie chyba spoko. Weszliśmy do kolejnego sklepu i chciałam wam pokazać jedną rzecz, która jest w sumie popularna w Korei, czyli wystawy kolczyków ze zdjęciami idoli obok. I tutaj na przykład są zdjęcia IU w bardzo podobnych kolczykach albo kolczykach wzorowanych na tych oryginalnych kolczykach i jest dużo właśnie takich sklepów z kolczykami, które sprzedają kolczyki na takiej zasadzie. Czasem też w tych zestawieniach pojawia się Jimin albo członkinie Blackpink, więc jeżeli ktoś na przykład się inspiruje idolami, to może mieć identyczne kolczyki jak jakiś aktor, aktorka albo idole. Ja za to mam słabość do motywu wiśni i nie wiem, czy było to widać w tym vlogu, ale mam nawet dzisiaj na sobie kolczyki z wisienkami. I tutaj jest taki naszyjnik, a do kompletu są takie kolczyki. Jeszcze wszystkiego w sumie nie obejrzałyśmy, ale tak dość szybko nam idzie przeglądanie tych sklepów, bo raczej większość nie jest w żadnym stopniu w naszym stylu. Ale tak jak mówiłam wcześniej, jest tutaj po prostu wszystko. Tutaj na przykład, proszę bardzo, skarpetki, po drugiej stronie swetry. Są nawet sklepy z kosmetykami, ale zauważyłam jeden sklep z daleka i chcę zobaczyć bardzo, co w nim jest. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi, bo widzę z daleka szyld z nazwą. Uwaga, uwaga, wszyscy K-poperzy na tym kanale mnie zrozumieją. I tutaj są buty. W sumie pod koniec znalazłyśmy więcej sklepów z rzeczami, które nam by się spodobały. Tak. Więc cofam to, co powiedziałam, ponieważ prawdopodobnie jest tam coś dla każdego. Tylko my nie miałyśmy za bardzo czasu się rozejrzeć i planowałyśmy jeszcze jeden taki targ. Takie miejsce z najróżniejszymi sklepami, więc zobaczymy, czy nam się uda. Tak. Ale teraz uznałyśmy, że coś zjemy i jesteśmy w jednym z najbardziej instagramowych miejsc, jakie istnieją, czyli w Art Monster, a raczej pod Art Monster. Byłyśmy tutaj w grudniu, ale nie nagrałyśmy z tego żadnego vloga. Mamy tylko zdjęcia na Instagramie, przynajmniej ja je uwielbiam.
uwielbiam, tak. Ponieważ tutaj jest niezły klimat, jak się wejdzie do tego korytarza, zaraz wam pokażemy. To. Co prawda pizzy tutaj jeszcze nie jadłyśmy. Zimą przyszliśmy tutaj tylko zrobić zdjęcie, także w sumie to jest nasz pierwszy raz. Nie wiem, czy w środku jest głośno, czy nie, więc nagram wam menu dla zainteresowanych wcześniej, ponieważ przed wejściem jest właśnie takie oto menu i to są pizze, głównie pizze. Także mamy jakąś pizza Monster, jest Double Cheese Pizza, jest jedna z naszych ulubionych, barbecue Hot Chicken Pizza. Mówię ulubionych, ponieważ lubimy ogólnie pizzę barbecue. Tak jak mówiłam, tutaj jeszcze nie byłyśmy. Jest też kurczak i jakieś drinki alkoholowe. Także wchodzimy i to jest właśnie to miejsce. Tutaj wszędzie są neony i to jest ten fotospot. Zresztą tutaj są też takie zdjęcia pokazujące fotospot i gdzieś tutaj była Jessie, z tego co pamiętam. O, tutaj jest Jessie. Właśnie na tle tych neonów, na innym zdjęciu dalej widziałam kawałek Mamamoo, tutaj jest Hwasa i Jessie i tutaj właśnie dookoła są takie plakaty z tego miejsca, także widzicie, że fajne zdjęcia idzie tutaj zrobić, tak to się prezentuje. Dobyliśmy nasze miejsce na drugim piętrze, właśnie to na pierwszym w Polsce, na drugim w Korei i dostałyśmy takie zegarki jakby. Pani spytała, czy wiemy, jak się tego obsługuje. Powiedziałam, że nie, ponieważ jesteśmy tutaj pierwszy raz. No i dowiedziałam się, że ogólnie jest samoobsługa. Powinniśmy tam iść, zamówić, odznaczyć się. Możemy też brać w picie i też to odznaczyć. Będzie ciekawie. Okej, mamy automat. I uwaga, może zacznijmy od pizzy. Jest i po angielsku, i po koreańsku. Także właściwie jeszcze nawet nie ustaliłyśmy, co chcemy. Ale tutaj jest, nie wiem, czy to widać. Nie widzicie tego, prawda? Może trochę widać. Karol wam poświeci. Widać. Jest tutaj tap here do tych bransoletek, które dostałyśmy na wejściu. Także okej, wybieramy. Na jaką pizzę, Karol, masz ochotę? Z nadzieją, że da się wziąć później take away i zabrać trochę do domu, bo na pewno tyle nie zjemy. Zamówiłyśmy właśnie tego kurczaka i jedną pizzę pół na pół. Pół tej Art Monster pizza, żeby spróbować. Wygląda ładnie, wygląda jakby była dobra. I zamówiłyśmy jeszcze, tak jak mówiłam, naszą ulubioną, czyli barbecue hot chicken pizza. Mamy już pizzę, to jest ta połowa Art Monster, to jest ta połowa barbecue. Nie jest ona znowu taka duża, jest tutaj bardzo, bardzo głośno, więc myślę, że opinie o tej pizzy nagramy wam po prostu później. Dostałyśmy też kurczaka, niestety muszę krzyczeć, bo inaczej się nie da. I ta porcja wygląda na dość sporą. Pizza z kolei nie jest aż taka duża, ale nie wiem, czy my to wszystko zmieścimy. Szczególnie, że trochę nam się spieszy do kolejnego miejsca. Mamy trochę kurczaczka do domu. Ogólnie muszę stwierdzić, że to była jedna z lepszych pizz w moim życiu i jeden z lepszych kurczaków. Niestety nie zmieścił się nam, dlatego wzięłyśmy na wynos. Ale na tej sali było mnóstwo telewizorów, leciały przeróżne reklamy tego Art Monster. I tutaj poza pizzą, poza kurczakiem jest mnóstwo rodzajów piwa i oni je tworzą sami. Dowiedziałam się z tych ekranów, że zdobyli jakiś certyfikat niemiecki i że wygrali 152 konkursy na najlepsze piwo, więc generalnie poczuliśmy się dziwnie, że nie wzięłyśmy sobie tutaj piwa, ale może następnym razem, dzisiaj akurat nie mieliśmy ochoty, więc wydaje mi się, że to jest takie miejsce, gdzie musimy spróbować tego piwa, ale to nie był ten dzień. I pewnie jest dużo blink na naszym kanale, więc jeszcze warto wspomnieć, że Jisoo też tutaj miała zdjęcia. Dotarłyśmy pod DDP, pod DDP, pod Dongdaemun Design Plaza i chyba zaczął się pokaz? Nie wiemy do końca, czego się zaczął. Widziałam w internecie trochę bardziej koralowe rzeczy, ale coś się dzieje. Tak. Czytałam w internecie, że najlepiej ustawić się za złotą statuą, która jest gdzieś tam. Albo na przejście dla pieszych, czego nie zrobimy. Jest tutaj mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi. Nie wiem, co się w ogóle za nami dzieje. Jak mówiłam, dzisiaj jest przedostatni dzień, także prawdopodobnie już tego nie zobaczycie. Ale może będziecie tutaj za rok. Tak, dokładnie. Dokładnie w tym terminie, więc jeżeli wam się spodoba, to pokazujemy wam, co się tutaj dzieje. Bardzo przypomina mi to Light Move Festival, który co roku odbywa się w moim Łodzi. Mieście, czyli w Łodzi. Byłyśmy na nim z Karol kilka razy w życiu. Tak. Zazwyczaj co roku nam się udawało. W tym roku nie możemy, ale jesteśmy tu.
Zeszłyśmy teraz na dół i tutaj też osoby oglądają i widok jest taki. W ogóle może to oglądać kilka razy z różnych stron, naprawdę. Ponieważ DDP jest bardzo rozbudowane i ma bardzo dużo takich, nie wiem nawet jak to nazwać, my to kiedyś nazywałyśmy UFO, ale wiecie o co chodzi, to jest jeden taki niby budynek, tam się to ciągnie dalej i to jest dookoła. Robi ten pokaz wrażenie naprawdę, z każdej strony. Przed chwilą byliśmy tam, przy barierkach, a tutaj w ogóle ludzie prawie piknikują. Wszyscy sobie siedzą, nawet bez butów, na murku i oglądają te iluminacje. Weszliśmy do sklepu, bo zachciało nam się pić i zamiast picia to znalazłyśmy taką podkładkę pod mysz. To jest w ogóle kolekcja, której już się nie da dostać w Line, więc jak to mówią, leżało to wzięłam. Więc mamy taką podkładkę różową, jest dla Karol i mamy co prawda picie, ale zabieramy je do domu, ponieważ to jest picie dostępne tylko w GS-ie. Ono jest o smaku gruszki i właśnie wzięłyśmy 7 sztuk, bo ciężko to zdobyć, ten smak się wyprzedaje wszędzie i nie ma dostaw. Na przykład jak się przeprowadziłyśmy do naszego mieszkania, to znalazłyśmy to obok naszego domu i półtora tygodnia później już tego nie było, bo wzięłyśmy wtedy 2 ostatnie sztuki, ale słuchajcie, co my tutaj znalazłyśmy? Tutaj jest taka półka z deserami, z jakimiś ciasteczkami, które powinny być w lodówce i tak dalej. I znalazłyśmy coś takiego. To się nazywa Galaxy Z Fold 5 i to jest po prostu ciastko w kształcie tego aparatu z Samsunga. Ogólnie ten nowy telefon jest reklamowany wszędzie tutaj w Korei, ale ciastek w kształcie aparatu to ja się nie spodziewałam. Wyszłyśmy stamtąd i w sumie już jest dość późno, bo jest prawie 23, jest 22:55 dokładnie, więc powinniśmy teoretycznie wracać do domu, żeby jakkolwiek dojechać jeszcze ostatnim autobusem, ale chciałyśmy jeszcze zobaczyć to, co jest dosłownie obok. Przy piątym wyjściu z DDP i przy pierwszym, drugim albo trzecim wyjściu z metra przy stacji DDP, tak samo się wszystko nazywa, prosto to skojarzyć, ale tu jest Dongdaemun Night Market. Jest czynny z tego, co przeczytałam w internecie, do 3 w nocy. Więc rozejrzyjmy się tu i tutaj z tego, co widzę, jest wszystko. To jest znowu takie miejsce, gdzie jest wszystko. Jest street food, są ubrania i może nas coś jeszcze zaskoczy. Idziemy się przejść. Nie wiem, w którą stronę, bo to się ciągnie dosłownie wszędzie. Ale sprawdzimy. Dużo się tu dzieje i zatrzymałyśmy się w sumie przy stoiskach, które miały najwięcej osób zainteresowanych. Postanowiłyśmy zobaczyć, co tutaj się dzieje, co tutaj sprzedają. I uwaga, robię zoom. Tam widzimy Chanel, Prada, widzę Gucci'ego. Nie do końca wydaje mi się, żeby to były oryginalne rzeczy, ale z jakiegoś powodu cieszą się największym zainteresowaniem. Zaczęłyśmy się zastanawiać, bo przeszłyśmy to całe i wszędzie, dosłownie wszędzie, było Celine, Prada, Gucci, wszystko, za mną jest Off-White, Nike, wszystko tam było, ale w takiej ilości, że zaczęłyśmy się wahać, bo trochę za dużo tego było, nie? I zaczęłyśmy to googlać i według internetu Dongdaemun Sebit Market, czyli ten, na którym znajdujemy się teraz, a raczej w sumie znajdujemy się obok, tamten jest budynku, ale generalnie Dongdaemun to jest, uwaga, cytuję, Nation's Largest Fake Designer Goods Market, czyli po prostu największy narodowy rynek z fejkami, jaki w ogóle jest w tym kraju. I tutaj na przykład na pytanie, gdzie mogę znaleźć fejkowe torby, takich marek właśnie jak Celine i tak dalej, wszyscy odpowiadają Dongdaemun. Więc dokładnie tu, gdzie jesteśmy teraz. Przeszliśmy na drugą stronę zobaczyć centrum handlowe, które powinno być też otwarte w nocy. Z tego, co tutaj jest napisane, jest otwarte do 1:00, więc mamy jeszcze czas, dosłownie 1,5 godziny. Nie zamierzamy tutaj 1,5 godziny siedzieć, ale chciałyśmy zobaczyć, co w ogóle znajduje się w środku, takim, wiecie, nocnym centrum handlowym. Tam z kolei widzę bardzo dużo street foodu. Tutaj się zaczyna street food, tam były gadżety fejkowe, ale wchodzimy najpierw tu, tak mi się wydaje, zobaczymy na szybko, co tu jest i spróbujemy chyba jakoś dojechać do domu. Po pierwsze, piżamy. Mnie już naprawdę chyba nic nie zdziwi dzisiaj, widziałam piżamy w każdym wzorze i w każdym kolorze, ta jest strasznie urocza. To chyba jest piżama z Sailor Moon, jeżeli się nie mylę. Tutaj jest piżama z Pokemonami. Jak widzicie, na każdy rozmiar, na każdy wiek. Tutaj są takie malutkie, tutaj są już takie bardziej, nawet nie wiem jak to nazwać, ale to jest w sumie urocze.
To nie jest tak, żebym tego nie założyła. Tutaj są jakieś piżamy w pieski, to jestem ja i Karol. Różowy, niebieski, wszystko się zgadza. Tutaj są jakieś piżamy w wisienki. Właściwie nie wiem, dlaczego wam tyle opowiadam o piżamach. No ale po prostu jakbyście przyjechali do Korei bez piżamy, jakby się komuś zdarzyło, to na Dongdaemun piżamy są dosłownie wszędzie, na Gangnam też, tak jak byłyśmy wcześniej. Ogólnie w Korei jest bardzo dużo piżam. Pojechałyśmy na drugie piętro i ogólnie bardzo dużo sklepów jest tu zamkniętych, jak widzicie, jest odgrodzonych taśmą. Tutaj na przykład jeden, tam drugi i tam jest dział zdecydowanie dla Ann, a tutaj jest dział dla mnie i gdyby to było otwarte, to prawdopodobnie skończyłoby się to wydaniem dość sporej ilości pieniędzy, to wszystko chyba co się tutaj znajduje, bo jak tak patrzę, to nie ma rzeczy, która mi się nie podoba, ale dla mojego dobra, jak widać, los zdecydował, że będzie zamknięte. Tak samo w moim przypadku, wszystkie urocze bluzeczki muszą poczekać i ta bluzka, jej nie będę jakoś zdejmować i odchylać, bo jakby ten sklep jest zamknięty, jest mi mega dziwnie z tym, ale jest śliczna, ale zobaczyłam metkę i to nie jest najtańszy sklep na świecie, niestety, ale ta bluzka jest naprawdę 100% w moim stylu, jest przeurocza. Wróciłyśmy do domu i jest 1:14, mam nadzieję, że to widać na telefonie. Oczywiście już wszystkie takie najbliższe autobusy do naszego domu przestały kursować, więc musiałyśmy iść chyba z 20 minut w górę i to wcale nie było takie proste od metra, ale dałyśmy radę. I w sumie mamy nadzieję, że ten vlog wam się podobał, więc do zobaczenia w kolejnym. Pa. Mały bonus, nasze matching skarpetki. Prawie.